co, można też ręką drugą osobę, to nie jest tak, że... Ręką co? No, że możesz drugą osobę też ręką zadowolić. Drugą osobę ręką zadowolić? No tak, jak tutaj już jest... Podziękujemy wszystkim występującym na prowadzeniu. Alan Pakosz, wielkie brawa! I na soporcie, jedyny w swoim rodzaju, Mateusz Morawiecki, wielkie brawa! Wystąpił Michał Leja, wielkie brawa! Wow! Co to było? Co ty robiłeś na koniec? To były jakieś... No, Magda się wydarzyła. Po prostu wydarzyła się Magda. Tradycyjny nowodworski taniec? Taki, kurwa, tutejszy polonez? Czy... Takie rzeczy się tu na studniówkach odpierdalają. Pato polonez taki. Pato polonez. No. Jak leciał polonez? Jak to było, jaka melodia była na poloneza? Tum duru dum. Raz, dwa, trzy. Nie, raz, dwa, trzy. Tum duru dum. Tum duru dum. To jest albo polonez, albo tak się Netflix ładuje też. Tum duru dum. Więc nie wiem, co to była za melodia. Raz, dwa, trzy jestem. Raz, dwa, trzy. Tak właśnie ja z poloneza pamiętam raz, dwa, trzy, dwa, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. To pamiętam. Raz, dwa, trzy, dwa, dwa, trzy? No pojebałem się trochę, ale... Raz, dwa, problem z liczeniem do trzech. Dwa, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy, dwa, dwa, trzy. Dlaczego nie, bo, nie znowu raz? Nie, to inny taniec był. To był ten. Seicento. Fiat. Rozumiem. To włoski taniec, nie wiem, czy kojarzysz co. Byłeś we Włoszech, kiedyś nie byłeś, to nie znasz. To jest Seicento, bo tyle osób się zmieści do Seicento. Raz, dwa, trzy, dwa, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy, dwa, dwa, trzy. To zależy, ile osób upchasz. Czy w trakcie twojego show ludzie skandowali twoje imię? Dobrze słyszałem z tego? Nie ludzie. Zwierzęta? Zwierzęta o imieniu Magda. Zwierzę. Magda skanowała. Magda skandowała moje imię. Skandowała twoje imię? Tak jest. A co, jest twoją ogromną fanką? Nie wiem, co się stało, ale... ale co się chyba, stało, co? Chyba jak się biodrami robi raz, dwa, trzy, dwa, dwa, trzy, to... To Magda... Skanduje. Magda skanduje. A to Magda krzyczy moje imię wtedy. A to było fajne, jakby on sobie tak w łóżku liczył, nie? Raz, dwa, trzy, dwa, dwa, trzy. A ty jak liczysz w łóżku? Co ty liczysz w łóżku? Raz. Ilość palców? Raz, dwa, trzy, dwa, dwa, trzy, raz, dwa. To są ulubione pozycje Tomka, po prostu ile dzisiaj palców użyje. Czy dzisiaj tak, czy dzisiaj tak, czy dzisiaj tak, czy dzisiaj tak. Czy lewą ręką, żebym myślał, że to inna osoba, nie wiadomo. Ale fajnie, że on mi się stara wyjaśnić coraz bardziej dobitnie, że chodzi o masturbację, nie? Nie, w ogóle nie o to mi chodziło. O to mi chodziło. No co, można też ręką drugą osobę, to nie jest tak, że... Ręką, co? No, że możesz drugą osobę też ręką zadowolić. Drugą osobę ręką zadowolić? No tak, jak tutaj już jest. No Michał, no pokażmy państwu! Może nie wiedzą, jak to zrobić. No jak uciekł od razu, nie? No. Kurwa. Jesteśmy na dworze. Trochę kultury. Jest. Dobry. Jak wam się występowało w ogóle dzisiaj? Bardzo dobrze. Nie, no super, fajnie. Kurde, ja szczerze wam powiem, że jak siedziałem na backstage'u, to mi się w chuj spać chciało, no nie? W ogóle nie wyglądasz na sennego. W ogóle. Ale wyszedłem i... Rozpierdoliłeś. Ludzie, wiesz, ludzie dali takie, wow, już ja pierdolę. Wiesz, nie zacząłem nic mówić jeszcze, nie? A ludzie już oszaleli. Ja mam takie, ja pierdolę, to jest ten wieczór. Przepraszam. Oni oszaleli, bo zobaczyli śpiącego typa i wszedł sam na scenę. Dzisiaj była wyjątkowa okazja, że Tomek w trakcie występu miał otwarte oczy, bo zwykle już robi kimę i z automatu leci, a dzisiaj otworzył dla was oczy.
Ma otwarte oczy, które nie widzi kolorów, ale ma otwarte oczy. Nie wie na czym, na jakim kolorze siedzicie, ale ma otwarte oczy. A ty wiesz, na jakim kolorze siedzą? Jest kurwa ciemno, co ty gada? Są czerwone krzesła, stary. Wiem, że to są czerwone. Wiem, że dla ciebie nie są czerwone, ale dla mnie są czerwone. Dla mnie są kurwa kolorowe. Oj, może być. No dobra, to jest dzisiaj taka atmosfera, kurwa, że ja zapamiętam to wydarzenie na długo. Ja na pamiątkę tego wydarzenia, jak wrócimy do Krakowa, to już, kurwa, nie będę wychodził na pole nigdy, tylko na dwór zawsze. I to będzie nowy dwór mazowiecki, tak. Ja na pewno po tym wydarzeniu będę musiał sobie wstawić nowe biodra. To jest na bank. Bo jeszcze długi wieczór przed nami. Wiem, kto może być zainteresowany starymi. Chcesz na pamiątkę moje biodro? Chcesz moje biodro na pamiątkę? Co jesteś? Co jesteś? Jesteś terapeutką. Ale to jest zajebiste, że powiedziała, że jest fizjoterapeutką i może ci wymienić biodra. Moja fizjoterapeutka w ogóle takich usług, kurwa, nie świadczy. Ona mówi, proszę się położyć i zaczyna, kurwa, uciskać. A tu, kurwa, patrz. Wymienię ci biodra. Biodra ci wymienię normalnie. A Magda wyciąga torebeczkę, tu bioderko mam, tu stopę, tu... Od razu skalpel, nie? Kurwa, będzie. Kurwa, nerkę ci wytnę, chuj. Jestem fizjoterapeutką. Jesteś fizjoterapeutką? Weź zrób jeszcze raz. Ale tylko pracujesz w zawodzie, czy jesteś z wykształcenia fizjoterapeutką? O kurczę, masz swój gabinet, czy pracujesz u kogo? Masz swój gabinet? Tutaj w Nowym Dworze? A gdzie trzeba podjechać, żeby do twojego gabinetu? Gdzie? Jeszcze raz. Do Ciecha. Ciecha. To skrót. Tak, bo Ciechanów było za długie. Do Ciecha idziemy, chłopaki, do Ciecha, wymienić biodro. Wydaje mi się, że ona wszystkie sylaby już gubi na Nowy Dwór Mazowiecki. I już w Ciechanowie już ma, kurwa, muszę skrócić, bo za dużo. Ja naprawdę myślę, że wymiana biodra w Ciechanowie to jest jakiś, kurwa, przekręt, że... Na bazarze tu ziemniaki kupujesz, tu biodro wymienisz, tu... Wiesz, ludzie w Krakowie, w Warszawie spotykają, wiesz, kogoś z jedną nogą krótszą, mówią, co się stało, kurwa, biodro z Ciechanowa. Dlatego Ciecha, bo też ucięła. Tak, miejscowość się nazywa Ciechanów, a klinika Ciachanów. On robi Ciachnów. Ja chcę słowotwórstwo na wysokim poziomie. Jakby Bralczyk tu był, to by, kurwa, bił bramę. Ale go jeszcze nie widziałem. Albo zmarł. Jedno z dwóch. Zmarł? Chyba z ekscytacji, kurwa, że takie słowa zobaczę. Ja chcę tylko się pochwalić, że mój największy sukces sportowy jest związany z Nowym Dworem Mazowieckim. Sukces sportowy? Największy sukces sportowy. Ja czasem gram w piłkę nożną, ale bardzo słaby jestem. I byłem na takim turnieju halowym, graliśmy z drużyną Świtą Nowy Dwór Mazowiecki. I tam grał gościnnie Michał Kucharczyk. Kojarzycie typa? I on był już wtedy reprezentantem Polski. Ja w tym turnieju zabrałem mu raz piłkę. Ale żeby nie było tak imponująco, to ręką, nie? Nie, to było naprawdę na boisku i to było moje jedyne dobre zagranie w całym turnieju. Nie zagrałem nic dobrego oprócz tego. Gość był tak zdziwiony, jak ja byłem zdziwiony. Generalnie obaj byliśmy bardzo zdziwieni. Pewnie potem straciłem piłkę z szoku, ale mu zabrałem piłkę. Pięknie. Ale co, i po wszystkim, co podszedłeś do niego, co, Michał? Kurwa. Ten badzido. Kto tu jest reprezentantem Polski? Nie, to był moment chwały. Ale szczerze ci powiem, że jak mówiłeś o sukcesie sportowym, co nie? To mimo wszystko spodziewałem się, że to będzie coś więcej niż zabranie piłki, wiesz. Na mój poziom to był duży sukces, Tomek. Ja się bardzo chwalę ten moment. Ciekawe, jak Alan będzie, wiesz, stand-upowe swoje sukcesy kiedyś opisywał, nie? Zaraz ci zajebie mikrofon, o kurwa.
Podbiegnę do Michała, zajebię mu Piotro. Ale Świt Nowy Dwór Mazowiecki, tak? Tak się nazywa tak drużyna? Jest. To jest jak wysoka liga? Tak, bardzo wysoka. Nie, teraz... Nad ekstraklasą. Jeszcze Legia nie dobiła, żeby z nimi grać. Są tak dobrze. Ale kiedyś... Kurwa, to jest ultra ekstraklasa, są tam sami i czekają. Będę wybrany, nie wiem czy wiesz, ale Nowy Dwór Mazowiecki jest podzielony, bo ich odwiecznym rywalem jest Zmierzch Nowy Dwór Mazowiecki. Zmierzch stary, kurwa, pole małopolskie. Za dużo przeciwieństw, Michał, to nie jest, kurwa, to się zeruje, to jest Rosja, pierdolę. Gdzie my jesteśmy? Wow. Ale to byłoby fajne, by mieli Świt i Zmierzch i spotykali się na ustawki w południe. Jest to pomysł. Jest to pomysł. Kurde, ja powiem, w garderobie szukałem ciekawostek o Nowym Dworze Mazowieckim. I kurwa nie ma ich za dużo, to nie jest tego. No mamy bardzo długą historię, Nowy Dwór ma bardzo długą historię. Ale właśnie o tym, największa taka ciekawostka, jakiś artykuł na portalu w ogóle aktualności, portal z aktualnościami z Nowego Dworu się nazywa Nowy Dwór na gorąco. I ciekawostka, że był konflikt przy budowaniu drugiego Lidla w Nowym Dworze Mazowieckim. No, to jest problem, tak? To jest drugi Lidl? No, a kto miał konserwator to... zabytków się nie zgodził. To gdzie miał być ten Lidl? Tutaj? Normalnie, tu miały być alejki. Normalnie tutaj miał być nabiał. Myśmy grali, tu by ludzie sobie chodzili między nabiałem. No stary, ale ja sobie myślę, że to by mega ułatwiło, wiesz, te rekonstrukcje historyczne, bo tam normalnie stamtąd, wiesz, niemieckie czołgi mogłyby wyjeżdżać na twierdzę. Z tej alejki wózek niemiecki, z tej czołg. I powstał ten drugi Lidl? A nie wiem, powstał. Powstał? Ale serio miał tutaj, nie, w chuje lecisz, dobra. Jeden Lidl jest. Ciekawe ile Biedronek. Trzy Biedronki, jeden Lidl. Jo, jejku, cóż za dysbalans. No. I Kaufland jeszcze? Prawie w Warszawie. No i gdzie, tak, jeszcze jeden Lidl i będziecie mogli być stolicą. Tyle was dzieli od stolicy. To, wiesz, to Trzaskowski nie dopuścił do tego, nie? Mówi, kurwa, nie. Zamknijmy tego Lidla! Jak się pojawi drugi Lidl, to Nowy Dwór się tak rozrośnie, że wchłonie Warszawę. Musimy teraz wracać do Warszawy, do Wawy, przepraszam, do Wawy. Musimy wracać do Wawy, a potem do Kraka. Albo możemy pójść w melanż w Nowym Dworze. O, jest gdzieś jakiś taki klub w Nowym Dworze, gdzie można się... Świt, no. Albo ten pierwszy Lidl. Tam jest kurwa. Tam jest impreza do 22. Ale jest tam jakiś klub? Macie jakiś klub w Nowym Dworze? Kasyna, to jest to. Czyli tutaj są imprezy też. No po stand-upie normalnie zakładają dyskotekową kulę tutaj. Te żyrandole po prostu owijają bibułą czerwoną. Jasne. Z żyrandoli się sypie koks normalnie. Dlatego ludzie tak do góry patrzą, czekają, aż się otworzą te zapadki, nie? I w końcu Magda patrzy na biodra, ma. A też jest. Czyli tutaj są wszystkie imprezy, okej. Okay. I tutaj trafiliśmy. Kasyno oficerskie. Pięknie. Pięknie było, fajnie było z wami tutaj być i na tej scenie. Mi się trochę nie chce schodzić, szczerze mówiąc. Wiem, że już mnie chyba nie wiem, ile minęło 2,5 godziny tego wydarzenia, ale naprawdę, daliście taką energię dzisiaj, że niepowtarzalną. Nie chce mi się schodzić. Nie wiem, czy macie czas jeszcze, bo my... Na przykład nie chcę wracać do stolicy. Po kolei każe się przedstawić dwa słowa o sobie. Tylko pominam... A będzie okej! Okay. I druga w nocy. Tylko może pominimy męża Beaty, a poza tym zapytajmy... Męża Beaty? A co jest z mężem Beaty? Ja bym teraz chciał go poznać, jak ty tak powiedziałeś. Co mąż Beaty? Tu jest mąż Beaty? Cześć mężu Beaty. Czyli ty jesteś Beata, dobra. To, Beata dała mi 7 i zrobiłem z nią matematykę.
Nie, ale nie, ona nie chce tego sobie przypominać, bo to jest rana. Beata ci dała 7? Dała mi 7. Przesadziła, kurwa, powiem szczerze. A tobie co powiedzieli, jak zapytałem? Dziękuję. Co? Teraz się nie tłumacz. Że zajebiście mi powiedzieć. Że zajebiście wyglądasz. No, to jest więcej niż 7, moim zdaniem. Czyli kłamią. No, w pewnych sytuacjach na bank. Dobra, a czekaj, bo jak może Beaty ma na imię? Bogdan? Słuchaj, Bogdan, a jakbyś ty miał ocenić Alana na przykład, nie? Bez zobowiązań. To jest zero czy okej? Okay? To jest zero okej okay, czy 6? Co to jest, Bogdan? Nadaje się na... Ale Tomek dowiedział, że to znalazł o średnicę. Lewą palcu starczyło, tak? To jak nam poszło, to jest jedno, ale to, że kurwa udało się ogarnąć w trakcie crowdworku dla ciebie trójkąt? Beata kiwa, że nie, ja sobie zapraszam z Bogdanem. To tylko Bogdan, dobra. Kurwa, to będzie trójkąt z dwoma bokami. Z dwoma z bokami? Dramat. Tak już trzeba. Musimy kończyć, panowie. Bardzo ciężko mi się żegnać, ale tak musimy... jak skończy Alan z Bogdanem. Czyli dopiero świtem. Idziemy tu do świtu. Słuchajcie, chcemy sobie zrobić z wami zdjęcie. Znaczy ja chcę sobie zrobić z wami zdjęcie tak na koniec, żebyśmy się pożegnali na tej pięknej, w tej pięknej scenerii. Bo ja teraz robię tak, że sobie siadam między wami i rozpalamy salę i potem wrzucam na Facebooka i ludzie mogą tam szukać mnie między wami. Czy mogę sobie zrobić takie zdjęcie z wami? Super, zajebiście. Super, fajnie. Więc ja sobie... Czy możemy rozpalić salę i zgasić frontowe światła, żeby nie świeciły w aparat? A ja sobie usiądę po tej stronie. Gdzieś sobie tu usiądę, dobra, między wami. Dobra, tutaj mogę? Ale powiem ci, ale blisko, że Bogdan jest przystojną osobą. Ja też bym mu dał. Dobra, słuchajcie, tylko... To jest zabawa, która polega na tym, że ludzie będą szukać Michała, nie patrzcie wszyscy teraz w jego kierunku. A to jest zajebiste, że ty powiedziałeś, wiesz, ludziom, że mają nie patrzeć, a on trzyma, kurwa, mikrofon przy twarzy. Mamy to. Dobra, wspaniale. Dobra, dziękuję. O, pani organizatorka, witam serdecznie. Znamy się już? Znamy się? Już mnie poznasz? Co, ty kolejnego biodra? Widziałaś? Tych bioder nie trzeba zmieniać. Dzień!